pana wieloletni przyjaciel Maciej Berbeka, tuż przed ostatnią swoją w życiu wyprawą na Broad Peak, w rozmowie z dziennikarką Jagodą Mytych, powiedział, że himalaizm to jest piękny sport, ale prawdziwą radość i prawdziwą satysfakcję daje mu dopiero niesienie pomocy w górach. Pan również jest od wielu lat ratownikiem TOPR. Czym dla pana jest ratownictwo górskie? Ratownictwo no to jest coś takiego, co istnieje w moim życiu od początku. Pomaganie komuś to jednak sprawia człowiekowi przyjemność. Jeżeli pomaga w ciężkich warunkach, gdzie sam może stracić życie lub no jakoś się tam pokiereszować, no to akurat dla mnie to tym bardziej było pozytywne takie działanie, bo to dokładnie wpasowywało się w moją psychikę. Bo ja nigdy nie lubiłem uprawiać sportów, które nie niosły za sobą jakiegoś ryzyka. Zawsze wolałem, żeby to ryzyko było, bo to bardziej smakuje. Żyć krócej, ale mocniej. Jako ratownik TOPR na pewno wziął pan udział w wielu akcjach ratowniczych. Czy jest jakaś, z której jest pan szczególnie dumny? Znaczy trudno to mówić o dumie, no po prostu... Robimy swoją robotę. Tak, robimy swoją robotę. To jest na tej zasadzie. No, no. Ale robotę, która wiąże się też z bardzo dużym ryzykiem. Lecicie helikopterem, podlatujecie na miejsce wypadku, jeden z ratowników zjeżdża na dół. Jest to niebezpieczne. No ja wiem, jak się poćwiczy, to nie jest, jak pierwszy raz, to tak. Ale ogólnie to nie jest specjalnie niebezpieczne. No bo śmigłowiec, ten szczególnie, który jest w tej chwili w Sokół, to jest bardzo bezpieczna maszyna. Natomiast wracając do tego pytania o wyprawę, to ja pamiętam taką wyprawę, gdzie właściwie dostaliśmy informację, że gość spadł z Cubryny na zadnią galerię. No to jak spadł te 300 metrów prawie, no to musi być trup. No to idziemy. No ale idziemy tak, jak to się idzie już po zwłoki, czyli no nie ma nerwówki, no idzie się, ale nie idzie się jakoś tak na pełen gwizdek, prawda? To była zima, no zresztą szliśmy prawie całą noc, także nad ranem byśmy doszli, bo duże opady śniegu były. No i okazało się, że facet spadł i nic mu się nie stało, złamał tylko nogę. Więc to było dla mnie no, niesamowite. Czego? Na początku nie wierzył. No jak to, no jak spadł i żyje? Nie no, powinien wierzyć. Ale to był jeden etap. Natomiast drugi, to już zwożąc go na to do baganie, dochodziliśmy do wylotu Dolinki za Mnichem i tam się urwała lawina, takie zbocze, razem z tym poszkodowanym, no i z nami, bo tam myśmy ciągnęli ten topogan i pojechaliśmy z tą lawiną jakieś 350 metrów do pierwszego zakosa. I tam nas było chyba 7 czy 8, jednego przysypało. No i właściwie nikomu się nic nie stało. Nikomu się nic nie stało, łącznie z tym w topoganie, gdzie topogan był dokumentnie rozwalony o wystające kamienie, które tylko trafiały w ten topogan, w nas nie trafiały. Nikomu właściwie nic specjalnego się nie stało, jemu też nie. Był tylko zdziwiony, że tak szybko schodzimy. Szczęśliwe zakończenie. Tak. Jest pan nie tylko ratownikiem górskim, ale także cały czas bardzo aktywnie działającym przewodnikiem górskim. Nawet dzisiaj, kilka godzin przed nagraniem, był pan na szczycie Gerlacha. Gdyby ktoś z naszych widzów miał ochotę wybrać się z panem na szczyt Gerlacha, to z jakim kosztem musi się liczyć? No około full service 1200 zł w tym roku. A jakich klientów najbardziej lubi pan zabierać ze sobą w góry? Którzy mają dobrą kondycję i byli na olejpercie. A zdarza się, że nie mają? Oczywiście, zdarza się i co jakiś czas mamy takie przypadki, ja też miałem, że trzeba zawracać albo no, zdarzyło mi się nawet śmigłowiec wezwać, no bo już niestety, mimo że zapewniano mnie o świetnej kondycji i wspaniałych umiejętnościach technicznych, no to okazało się nieprawda i kończyło się to... No tak, gorzej. Niedawno otworzyliście w Zakopanem biuro przewodników wysokogórskich Salewa, w którym oprócz pana jest także Maciej Pawlikowski, Grzegorz Bargiel i Mieczysław Ziach. Mocna ekipa, czy najmocniejsza w kraju? No, znaczy przewodników jest dość mało, bo jest nas około, znaczy około, no jest nas 38, z tego aktywnych tam 32 i przy współpracy z Salewą firmą, która zajmuje się sprzętem wysokogórskim, narciarskim, skiturowym,
Otworzyliśmy biuro w Zakopanem, w Intersporcie, który ma sieć tam kilkudziesięciu sklepów na terenie Polski i w ten sposób chcemy dotrzeć do potencjalnych klientów i chcemy to oczywiście robić przewodnikami, którzy mają duży dorobek himalajski, a nie są tylko zwykłymi rzemieślnikami, prawda? I dlatego taki skład, a nie inny. Grzegorz Bargiel akurat w tej chwili jest na wyprawie Manaslu, gdzie jego brat Andrzej zjechał z Manaslu. No właśnie o to chciałem zapytać, bo... I 14 godzin wyszedł do góry. Dokładnie, bo Andrzej Bargiel w zeszłym roku zjechał z Sisapangmy, z Wierzchołka Centralnego. W tym roku pobił rekord czasowy w wejściu na szczyt Manaslu. Zjechał z niego na nartach. Natomiast przymierza się do tego, żeby powtórzyć ten wyczyn na Czoju. Pan zna zarówno Manaslu, jak i Czoju. Zna pan również Andrzeja Bargiela. Jak ocenia pan jego wyczyny? To jest rewelacja, jeśli chodzi o Andrzeja Bargiela. Nie ma nikogo w Polsce, który miałby taką kondycję, takie umiejętności narciarskie w tym terenie, bo to też jest ważne, bo można świetnie jeździć na nartach, ale jeżeli nie ma się psychy, czyli nie było się wcześniej na paru wyprawach himalajskich, nie ma się doświadczenia związanego z układem szczelin na lodowcach, jak to wygląda w Himalajach, bo to jednak są pewne różnice, te lodowce w Himalajach są dużo większe. Ja sam widziałem u młodych członków wypraw, gdzie jak przyjeżdżali w Himalaje, to po prostu, mimo że w Tatrach, w Alpach szaleli, to tam jakoś tak siadali. Chcieli częściej siedzieć w namiocie niż chodzić do góry. Tak to jest na początku. I Andrzej jako młody człowiek ma coś takiego, a poza tym ma niesamowitą kondycję. I oczywiście on to bardziej traktuje jako narciarstwo, a nie jak wspinanie, bo w tej chwili właściwie wychodzenie tymi normalnymi drogami to jest turystyka. Natomiast jazda na nartach to już jest jakiś plus, prawda? Czyli coś robimy, coś nowego. Pewnie to ludzie będą powtarzać za parę lat, ale tym prekursorem, czy tym, który będzie miał tego najwięcej, będzie Andrzej Bargiel. I będzie miał te rekordy.